Witam w kolejnym filmiku. To będzie taka seria niezwykle króciutkich filmików, przeważnie minutowo, dwuminutowych, maks pewnie trzyminutowych, ale zawsze to będzie taki filmik, który będzie mógł być dosłany w zasadzie w przeciągu, nie wiem, momentu od jego zrobienia, więc tak naprawdę to będzie zawsze taka świeża relacja na temat tego, co właśnie mniej więcej, nie wiem, kilka minut temu użyłam, ponieważ myślę, że tyle będzie mi przesyłało taki krótki filmik. Aktualnie chciałabym... tytuł serii. Nie wiem, co właśnie użyłam, czy coś w tym stylu, co właśnie z perfum, nie wiem, coś w tym stylu. I tutaj punkt główny tego odcinka, mianowicie jest to konkretnie odlewka i ten fioletowy płyn to zapach niszowej marki The Different Company. To jest ta marka od Sublime Balkis. Tutaj pokażę fragment flakonu innego zapachu. To jest akurat Sublime Balkis. Tam obok... Nie wiem, czy widać te takie metalowe czubki, takie piramidki, to są właśnie zapachy The Different Company. Mam właśnie Sublime Balkis w postaci flakonu, mam też The Different Company Baszmakow, a ten zapach, który się nazywa After Midnight, mam w postaci odlewki i muszę przyznać, że zapach niesamowicie jest zaskakujący i faktycznie jest taki trochę fioletowo-zielonkawy w odbiorze. Przede wszystkim kiedyś odbierałam ten zapach bardziej tak irysowo-zielono, a tym razem, jak go dzisiaj użyłam, dobrałam go bardziej, powiedziałabym, nie tyle szlachetnie, co bardziej wszechstronnie. Początek przede wszystkim jest bardzo taki soczysty, hesperydowy, uderzenie takich właśnie cytrusowych, taki cytrusowo powiedziałabym mandarynkowo-pomarańczowy, a w rzeczywistości tutaj jest bergamotka, jest neroli, to ten akcent taki właśnie pewnie pomarańczowości. Tak, później dochodzi do głosu irys. Irys, który jest taki właśnie zielonkawy, rześki, jest taki lekko przebrudzony momentami i później dochodzą takie nuty... trochę takie właśnie ocieplające, nuty takie trochę żywiczne, tam jest chyba benzoes i chyba żywica bursztynowa i naprawdę fajnie to wszystko współgra i no, nazwa kompletnie nie oddaje charakteru tego zapachu. To jest taki bardziej zapach dzienno-wiosenno-słoneczny i właśnie taka jest teraz aura dzisiaj, więc taki też zapach właśnie użyłam. Dajcie znać, czy znacie taki zapach i na przykład mogę inne pytanie zadać, żeby już tak zawsze było coś właśnie, jakaś taka akcja, reakcja. Wasz ulubiony zapach The Different Company. Często jest oczywiście podawane Sublime Balkis, ale przecież tak naprawdę upodobania zapachowe mogą być różne, więc i też wnioski i ten ulubieniec może być inny, to może być bardziej coś w stronę, nie wiem, jakichś takich bardziej nut bardziej drzewnych, niekoniecznie takich kwiatowych, więc tak naprawdę bogactwo tej zapachów tej marki jest ogromne, bo są i zapachy zielone typu Tokyo Bloom i takie właśnie zielono-kwiatowe typu właśnie After Midnight i jakieś takie właśnie bardziej są też cytrusowe, bo jest też tam z pomarańczą, z cytryną. Jest właśnie róża z pięknym zielonym tłem, Sublime Balkis, jest cudownie zielono-aromatyczny baszmaku, więc no bogactwo jest wielkie, jest też cudowny Auror Nomad, jest zapach Bois d'Iris, jest róża, jest mnóstwo tak naprawdę zapachu, więc można powiedzieć, że każdy znajdzie coś dla siebie. To nie jest marka, która się ukierunkowała konkretnie jakoś w jedną stronę, bo zapachy są naprawdę różnorodne, bo zdarzają się i takie marki, które się bardzo ukierunkowują na coś. Ale szczerze mówiąc, ja wolę takie bardziej różnorodne, bo tak naprawdę wtedy zawsze w jakiejś marce coś naprawdę można ciekawego, jakąś perełkę znaleźć. No i nic, przekroczyłam trochę limit czasowy filmiku, wyszło 3,5 minuty, ale myślę, że kolejne będą raczej takie minutowo, dwuminutowe. Dziękuję za uwagę.